Pokój dobro. Dzisiaj po raz kolejny czytamy jako Ewangelię początek Janowej Ewangelii. To jest chyba czwarty raz w ostatnich dniach, o ile się nie mylę. No to znaczy, że ten fragment jest ważny, albo też znaczy, że go nie, nie rozumiemy za bardzo i po prostu trzeba nam go do głowy cały czas wkładać. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o. Drugim czytaniu właściwie bardziej na nim chciałbym oprzeć nasze rozważanie, niemniej wychodząc właśnie od Ewangelii. Czyli od słów dokładnie Jana, kiedy mówi o tym, że słowo było na świecie, a świat stał się przez nie, to nam przypomina wyjaśnia, ale świat go nie poznał. Co jest trochę zaskakujące dlatego, że mm, po pierwsze, Pan Bóg stworzył świat, więc świat w naturalny sposób do Pana Boga powinien odnosić i odnosi, ale coś się stało gdzieś po drodze z nami, ze stworzonymi, że przestaliśmy odkrywać to połączenie piękna, które podziwiamy, piękno, które zostało nam dane. Tego się nie musimy uczyć, żeby to, co nam jest, co wydaje nam się ładne, żeby nam się podobało, to, co nas zachwyca, żeby nas zachwycało. Ale zerwały gdzieś się więzy łączące te doświadczenia, których pragniemy i do których chcemy wracać, z tym, który nam je podarował. Nie widzimy już w Panu Bogu autora tych darów nam danych. To jest jeden akt, jedno działanie, podarowanie ich nam, ale jeszcze wcześniej w ogóle stworzenie ich, powołanie do życia tych, tych pięknych sytuacji czy rzeczy. I z drugiej strony jest to też dziwaczne, dlatego że, znaczy dziwaczne, to no, rozumiemy dlaczego to się stało, ale to jest zaskakujące, ponieważ to nierozpoznawanie Pana Boga, ponieważ my zostaliśmy stworzeni bardziej niż świat o wiele na jego obraz i podobieństwo. Czyli, no, my jesteśmy stworzeni właśnie w ten sposób, odbijając niejako w sobie Pana Boga, jego piękno. Jak musieliśmy głęboko zatracić to. Podobieństwo do niego, że kiedy on przyszedł, nie rozpoznaliśmy go w nim. Właściwie nie wydawało nam się, nic, nic nie zagrało nam w głowie. O halo, coś tu tego. Oczywiście mówimy tu w kontekście Ewangeliana o momencie, kiedy pan Jezus przychodzi na świat jako człowiek, ale mówimy o wielu sytuacjach, które dotyczą naszego życia, kiedy nie rozpoznajemy Pana Boga, kiedy go nie widzimy. W drugim człowieku, w sobie, w wydarzeniach, w obietnicach, w historii nie ma tego połączenia, tego naturalnego dzwonka, który mówi: O, to jest Pan Bóg, zobacz, to jest On, to co, to, co krzyczy Jan, kiedy po zmartwychwstaniu jako jedyny rozpoznaje nad jeziorem galilejskim Pana Jezusa i, i woła do uczniów: To jest Pan. Nie ma w nas tego połączenia. O, gdzieś się zagubiło po drodze, gdzieś, gdzieś przepadło. Ono było naturalne, ono, ono zostało włożone w nasze serca, także rozpoznawaliśmy Pana Boga, i na tym jest oparta także naturalna, jeśli tak można mówić, chociaż słowo naturalna dla nas już co innego znaczy, ale naturalna w sensie związana z tą pierwotną łaską daną człowiekowi przy stworzeniu. Więc stąd też bierze się ten naturalny pokój, naturalna nadzieja z tym, że ja rozpoznaję Pana Boga dookoła siebie, widzę. Że jest, że działa, że nie zostawił mnie, więc wszystkie sytuacje, które mnie mogą niepokoić, yy, oglądam przez właśnie pryzmat jego działania we mnie, jego obecności przy mnie, rozpoznawania go. Kiedy to rozpoznawanie Pana Boga zostaje yy, zatarte, złamane wręcz, yy, to wtedy yy, strach dobija się do naszych serc z, z łatwością. On nas wtedy przezwycięża, zdobywa nas. Jak warowne miasto, które nagle zostaje otwarte, bramy zostają otwarte, może tak jak w Troi, w sposób jakiś taki zupełnie oszukańczy, albo jeszcze na, na rozmaite inne sposoby. No dość, że to nierozpoznawanie słowa, rozpo, nierozpoznawanie Pana Boga ma tragiczne skutki i bardzo konkretne skutki w naszym życiu, bardzo mocno odczuwalne. Na świecie było słowa, świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, ono zrobiło słowo, zrobiło ten wysiłek, że przyszło, wróciło do siebie. Wiemy, ten wysiłek oznacza uniżenie, oznacza uczynienie siebie pustym, jak dosłownie mówili do Filipian. On sam siebie uczynił pustym, przyjąwszy postać niewolnika, stawszy się kimś ostatnim. Stawszy się kimś zupełnie niepozornym i faktycznie przez to nierozpoznawalnym. Ale nie dlatego, że y, założył maskę i y, przefarbował włosy na adwentowo, na przykład. Hmm. Ale dlatego, że dla nas uniżenie się jest wadą. Y, dla nas to, co opisuje drugi rozdział listu do Filipian. Kenozę, czyli to uniżenie się Pana Jezusa, stanie się człowiekiem, wyrzeczenie się widzialnej strony Bóstwa, dla nas jest to ujma, to jest, to jest obraza. Jak możesz mnie tak traktować? Jak możesz myśleć o mnie gorzej niż ja na to zasługuję? No ja się tak zachowuję, Ty się prawdopodobnie tak zachowujesz, że chcemy walczyć, chcemy wręcz niszczyć. Drugiego człowieka, żeby tylko zauważył, że jestem kimś. Mogę nawet kłamać, oszukiwać, byle tylko mieć u drugiego człowieka dobrą opinię, dobre zdanie o mnie. I Jezus tego się wyrzeka. Przychodzi zupełnie niepozorny, odkrywany tylko przez ludzi pokornych, przez ludzi prostych, przez, przez tych, których później nazwie prostaczkami. Błogosławiony jesteś, Boże, mój Ojcze. Bo zakryłeś te tajemnice przed możnymi, przed mądrymi, przed tymi, którzy mają o sobie dobre zdanie i żądają dobrego zdania u innych, i kupują dobre zdanie u innych za różne fałszywe zachowania, a objawiłeś to ym, ludziom, którzy są jak dzieci, w znaczeniu <laughs> ym, nie mają o sobie jakichś tam wygórowanych yy, myśli, ale też są ufne. Też. Potrafią prosić, potrafią w pokorze uznać, że nie wiedzą. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. To nieprzyjęcie oczywiście jest konsekwencją niepoznania, ale jest także decyzją. To nie jest coś, to nie jest przypadek jakiś, to nie jest jakiś wypadek przy pracy, ale jest to absolutnie decyzja. Być może nie podjęta sama w sobie, ale. Jest konsekwencją pewnych działań, które absolutnie wynikają z mojej na to zgody, z, mojej, yy, z działania mojej woli. Ale wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Czyli nie wszystkim dało tę moc, ale tym, którzy je przyjęli, czyli tym, którzy je wcześniej poznali. No i o tym właśnie chcę powiedzieć dzisiaj, sięgając do drugiego czytania czyli do fragmentu Początku właściwie listu świętego Pawła do Efezjan. Skupmy się tutaj na y, następujących zdaniach. W nim, w Chrystusie, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli. To są słowa, które Budują naszą nadzieję, które budują naszą wewnętrzną odwagę w tym kierunku, że nie jesteśmy nikim. To jest jedna z rzeczy, które, które nas straszą. To poczucie własnej, braku własnej wartości, tego, że jesteśmy nikim, ono może się brać z dwóch stron przynajmniej. Po pierwsze, może się brać z, ze zranień, braku miłości. Ze strony osoby, której zaufaliśmy, czy ze strony której naturalnie powinniśmy się spodziewać miłości, ochrony, szacunku, bezpieczeństwa, ale może też brać się spychy, czyli z takiego nadmuchanego wyobrażenia o sobie, wydumanego, które jednak na tyle mocno przyjmujemy, że staje się dla nas w naszych oczach, prawdą o nas, i możemy być zaskoczeni, głęboko poruszeni i wręcz zgorszeni, że inni tego nie widzą. Mojej, mojego geniuszu, mojej wspaniałości, tego, jak jestem piękny, inteligentny, tam w ogóle nie wiadomo co. I w takim razie, nie, bo będę za długo gadał. Spróbujmy się troszeczkę może streścić. Ok, czyli. Zatrzymujemy się nad tymi zdaniami. W Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli. To są przepiękne słowa prawdy o nas. Pan Bóg wybrał nas. To jest, wybór to jest hmm, pewien temat bardzo, bardzo powszechny w Starym Testamencie. Tam wyborów była masa. Pamiętamy y, wiele z nich, wybory poszczególnych osób, choćby niesamowity wybór y, króla Dawida, czyli jeszcze no, chłopca Dawida na króla, właśnie spośród braci, gdzie był niedoceniany w żaden sposób, nie brany pod uwagę absolutnie, ale z racji tego, że wybrał go pan, bo chociaż żaden człowiek go nie wybrał, nawet nie chodzi o te. Y, interesującą i troszkę komiczną scenę w domu w Betlejem u, u ojca Dawida, u Jessego, ale też o, o inne momenty, kiedy, kiedy Dawid pędzi do swoich braci za nieściedzenie, odebrać żołd i tam się właśnie cała akcja dzieje z Goliatem. Tam też są przefantastyczne gadki, szmatki z jego braćmi, czy też z innymi. Bracia go ganią, widać, że bracia go traktują jako takiego ćmoka, gówniorza i że się nie nadaje. No i człowiek nie wybiera Dawida, ale Pan Bóg go wybiera i moc tego wyboru łamie wybory ludzkie. Wybory w znaczeniu, że nie wybierają Dawida, prawda? Czyli, że wybraliby kogoś innego, odrzucają go. Te odrzucenia łamie wybór Pana Boga. On wybiera i tym samym nadaje wydarzeniom taką siłę, że żaden wybór ludzki, czy tam brak jego, to już jak sobie nazwiemy, nie jest w stanie się przeciwstawić planom Pana Boga jego zamierzeniom. Po prostu Pan Bóg bierze co swoje. I dziękuję bardzo, dobranoc. No co? Kto się przeciwstawi? Diabeł? No ale diabeł się przeciwstawia już od dawna i jakoś tak nie bardzo może się przeciwstawić. Owszem, jest, jest to zmaganie. Diabła z potomstwem, jak mówi nam początek Pisma Świętego, trzeci rozdział księgi Rodzaju. Potem też, jak mówi nam, dopowiada Apokalipsa, że diabeł odszedł walczyć z potomstwem niewiasty, z tymi, którzy mają imię Jezusa, mają świadectwo, mają wiarę. No ale to jest walka, która już została wygrana. Pan Jezus już pokonał zło, to też nam mówi apokalipsa. Więc my jesteśmy wybrani właśnie w taki sposób, wybrani i, i mamy króla Dawida, mamy Abrama, którego Pan Bóg też wybiera. Później jest jego syn Izaak, potem Jakub, potem dwunastu synów i tak dalej. Ta historia pięknie biegnie. Wie, wielu wybranych. Ale czy nie jest dla Ciebie zaskakujące to, że Pan Bóg wybrał Ciebie przed tymi wydarzeniami biblijnymi, które są w Starym Testamencie? To są kamienie milowe w historii ludzkości, to co opisuje Stary Testament, dlatego że te historie pokazują nam wejście Pana Boga w historię człowieka, angażowanie się bardzo konkretne Pana Boga, prowadzenie historii ludzkości przez Pana Boga towarzyszenie i angażowanie się. Natomiast ten fragment listu do Efezjan mówi, że Pan Bóg wybrał cię przed tymi wszystkimi wydarzeniami. Zanim yy, zaczęła się akcja z yy, Abrahamem, który stał się Abrahamem, potem z Mojżeszem, który wyprowadza lud z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, potem już w ziemi obiecanej mamy króla Dawida, potem tamten, śmamten, jowamtem, a ty jesteś przed nimi. Jesteś wybrany przed założeniem świata. Oczywiście, razem z królem Dawidem, jasne, razem z bramem, pewnie, ale mówimy dzisiaj o Tobie, o Twoim sercu, które Pan Bóg wybrał, bo je stworzył. I uwaga, wybrał nas. Tu już pominę, że jesteśmy święci, nieskalani. Słowo nieskalani też jest, jest interesujące, bo ono. Oznacza pewną rytualną czystość. Tym słowem określane są baranki, które są dopuszczone do tego, by być złożone na ofiarę. Potem tak jest określony też Pan Jezus, który jest barankiem absolutnie bez skazy, dlatego może być złożony w ofierze. Jeśli baranek, jeśli zwierzę ofiarne miało jakąś skazę, jakiś defekt fizyczny, nie byłaby ofiara, nie mogłaby się dokonać ofiara, byłaby nie no, nie przyjęta z, z takiego powiedzmy prawnego punktu widzenia. Jakby nie, nie zaistniałaby, o tak, jeśli można by tak powiedzieć. Więc, więc zwierzę, tu baranek, konkretnie musi być bez skazy. I Pan Bóg takimi nas wybrał, stworzył, abyśmy, abyśmy byli przed Jego obliczem właśnie tacy. To znaczy, abyśmy mogli być przyjęci. Ale chcę powiedzieć raczej o tym o dwóch rzeczach. Że wybrał nas. Według postanowienia swojej woli. To znaczy, że nic w nas nie było powodem tego, że on nas wybrał. Że kiedyś nas spotkał i mówi, ale co, dobra, wybieram cię. Tak jak się zakochujemy w kimś, w jakiejś dziewczynie czy dziewczyna w chłopaku, no spotyka go gdzieś, tego poznają się i, i serce już wybiera, serce się przykleja, serce tańczy na widok tej osoby. Tu jest, i yy, dlatego, że ta osoba jest taka, jaka jest. Tu jest inaczej. Pan Bóg wybiera, jasne, że Pan Bóg jest oczarowany nami, w takim, jakby po ludzku mówiąc, ale on nas stworzył. My jesteśmy dziełem Jego rąk. Jesteśmy piękni, wartościowi, bo jesteśmy podobni do Niego. I Pan Bóg wybiera nas postanowieniem swojej woli. To jest Jego czysta. Nie znaczy, że nie zabrudzona, ale nie mająca do mieszki naszego działania wola, jego absolutnie czysta decyzja. I zrobił to z miłości, czy w miłości, może dosłownie jak tekst grecki mówi: przeznaczył nas dla siebie, wybrał nas, abyśmy byli na zawsze z nim, i to, powtarzam, jest decyzją jego woli. To jest dla nas gwarancja, że to się nie zmieni, bo wola Boża jest niezmienna. My oczywiście możemy odrzucić ten plan Boży, tak jak wielu to zrobiło, także na kartach Pisma Świętego, ale nie jesteśmy w stanie zmienić plana, planu Pana Boga co do nas. Znaczy, on nas nigdy nie przestanie kochać. Możemy odrzucić tę miłość, możemy ją w sobie zadusić, nie słuchać, jej nie przyjmować, ale nigdy nie zmienimy tego, że on nas kocha i kochać będzie na wieczność. Dla nas to jest rewelacyjna wiadomość, bo. Tak długo, jak żyjemy, tak, czyli tak długo, jak mamy możliwość się nawracać, zmieniać, tak długo możemy korzystać z miłości Pana Boga, wracać do niej. Powiedziałbym, nawet zaczepnie wymagać jej czy oczekiwać. Oczywiście nie w znaczeniu takim, że się dąsam i mam pretensje i uznaję, że mi coś się należy, ale raczej jako dziecko, które ufa, że rodzic je kocha, nawet jeśli ono zrobiło coś. Co naprawdę zasługuje na poważną karę, na, na wielki gniew rodzica, to mimo tego dziecko ufa, że nie zmarze ten gniew, czy kara, czy reakcja rodzica, rodzica nie zmarze miłości do niego, do dziecka. I to jest trop właściwy, dlatego że mówi nam Paweł o tym, że przeznaczył nas dla siebie w miłości, czy z miłości, jako przybranych synów. Oczywiście słowo greckie, które tu jest użyte, ono ma w swoim rdzeniu słowo syn, ale rozumiemy to szerzej. Rozumiemy to jako przybranie za dziecko, bo, bo jest, jest oczywiście greckie słowo, ono się nie pojawia w Nowym Testamencie. Ustanowienie, przybranie za córkę, ale tu takiego rozróżnienia na płeć nie robimy, to nie, nie rzecz w tym. Tutaj i, i kobieta, i mężczyzna są jak najbardziej brani pod uwagę, mimo że termin jest typowo, że tak powiem, męski, to przybranie za synów. Ale o tym chcę właśnie powiedzieć troszeczkę szerzej. Spróbuję nie za szeroko, bo myślałem, żeby zrobić z tego, daję słowo przygotowanie, ale no nie ma kiedy w tym momencie, w tych czasach, w tych dniach, ale parę słów chcę powiedzieć. Kiedy słyszymy, że <laughs> yy, przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów, jako przybrane dzieci, to trochę dla nas to może brzmieć szorstko, to, to, to bycie przybranym dzieckiem, takim trochę może niekochanym, może jakimś takim odrzuconym, yy, gorszym, może nawet gdzieś tam się pojawić takie określenie. Yy, I oczywiście ono jest usprawiedliwione w tym sensie, że zranienia... W miłości, tam, gdzie powinniśmy ją otrzymać, w domu rodzinnym, od, od rodziców, to, to, to brak tej miłości, zranienia tu powstały. One są bardzo głębokie i bardzo głęboko wpływają na brak poczucia własnej wartości, brak kochania siebie, i potem jest strasznie trudno uwierzyć, że Pan Bóg może mnie wybrać. Ale kiedy tu jest mowa o tym przybraniu, o tej adopcji. To jest jednak, musimy brać pod uwagę, że Paweł pisał to w świecie greckim i rzymskim, w tej całej kulturze, która jednak miała swoje spojrzenie, miała swoje trochę inne rozumienie adopcji. I odniosę się tak, no właśnie, króciuteńko spróbuję. Przede wszystkim, w świecie tym starożytnym, w Grecji i w Rzymie, to było odrobinę, odrobinę wszystko było inaczej. I tu i tu, ale rzecz biorąc, bardzo ogólnie, no to jest pewne podobieństwo. Jeśli ktoś adoptował kogoś, no to zwykle było tak, że adoptował ktoś wyższy społecznie, bogatszy. I często adoptował dla swoich korzyści. Adoptowano nie tylko dzieci, zresztą także dorosłe osoby, niekiedy kobiety, najczęściej. Mężczyzn, związane to było z tym, że mężczyzna jest głową rodu. I teraz, jeśli ktoś był bezdzietny, no to chciał adoptować sobie syna, żeby to jemu przekazać, swój majątek. To związane też było z podtrzymaniem, jakby uwiecznieniem imienia rodowego. Także nie brakowało motywów religijnych. To znaczy, żeby przedłużyć. Wierzenia w Bogów, których w jakimś rodzie, w jakiejś rodzinie się czciło, wyznawało. Kiedy osoba została włączona w nową rodzinę, zrywały się całkowicie więzy z dawną. Nie w znaczeniu emocjonalnym, ale w sensie prawnym. Jeśli ktoś miał jakieś tam prawa do dziedziczenia czegoś tam, w rodzinie, nazwijmy to tej pierwszej, to. Będąc adoptowanym tracił wszelkie tam możliwości. Nie chcę już teraz mówić, bo tak sobie nawet przygotowałem tutaj i chciałem o tym troszeczkę yy, poopowiadać więcej, ale, ale już czuję, że jest za długo, zrobimy z tego kiedyś daje słowo przygotowanie o adopcji w świecie starożytnym, bo to jest ciekawe. Nie, nie samo w sobie, jako, jako zwyczaje, to może też, ale, ale w odniesieniu do tego słowa. Yy, czyli yy, krótko mówiąc. Yy, ten, który został włączony w nową rodzinę, zyskiwał prawa, zyskiwał dziedzictwo, zyskiwał imię. Czyli, innymi słowy, dla y, myślenia starożytnych, y, mówienie o adopcji w tym kontekście, który mamy w liście do Efezjan, to był szał, to było zaskoczenie totalne, dlatego że tożsamość człowieka brała się z rodu, w którym był, od imienia ojca, y, także tego, który adoptował. Wszystkie przywileje, prawa, dziedzictwo przede wszystkim, no już nie mówiąc o majątku i tak dalej. Więc jeśli mowa jest o tym, że Bóg nas adoptował, przybrał nas, wziął nas za przybranych synów i córki, to oznacza, że dostajemy tożsamość Jego. On się dzieli swoją tożsamością. On wciela nas jasno do swojej rodziny, dając nam. Te przywileje, które ma jego syn rodzony, syn naturalny. To jest niesamowite. To jest w ogóle dar jakiś absolutnie no, no, no przekosmiczny. Jeszcze tylko tak patrzę, bywały na przykład. O to też jest taka ciekawostka, bywały też takie sytuacje, że. Adopcje przeprowadzano także z racji religijnych, jak mówiłem, ale w innym kontekście, mianowicie miało to związek z posługą kapłańską. Tylko pewne rody mogły pełnić te funkcje, więc z różnych tam przyczyn kogoś adoptowano, żeby właśnie te funkcje też mógł pełnić, mimo że naturalnie z tego rodu kapłańskiego nie pochodził. Tu jest też oczywiście, to też sygnalizuje kwestia tego, że w genealogii Mateusza na początku, w pierwszym rozdziale jego Ewangelii, jest mowa właśnie o tym, że Józef nie jest ojcem Jezusa, bo Jezus narodził się z Maryi, ale Józef nadaje imię panu Jezusowi, bo tak Anioł mu nakazał, właśnie po to, żeby go usynowić. I w ten sposób Jezus staje się z rodu Dawida, przez to, że. Józef go włącza też w swoją, w swoją rodzinę, ale to też na, na kiedy indziej i jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, ale kontynuujemy cały czas ten temat adopcji muszę tylko sprawdzić, jak mamy jeszcze mam 4 minuty, o, jak słabo to szybko będę już teraz mówił, żeby nadążyć tak to, że ojciec, Bóg Ojciec nas adoptuje, przyjmuje nas za synów, jest trochę dziwne. Bo tu myśmy wypadli kurze spod ogona, czy z księżyca spadliśmy. Ja jestem dzieckiem Pana Boga, on mnie stworzył jako swoje, swojego syna. W raju Adam jest dzieckiem Boga. Tak zresztą ja, no ale nie mam czasu, a jeszcze chcę parę rzeczy powiedzieć, szybko. Tam mi zabrał pismo święte. Ale numer. Gdzieś powiedziałem pismo święte, słuchajcie, swoje. No ładnie. Takie buty. Takie rzeczy się dzieją, właśnie. Ciekawe, czy się dalej nagrywa. No dobra, w każdym razie Adam jest synem Bożym, no więc ja też jestem synem Bożym, więc dlaczego Pan Bóg mnie adoptuje? Dlaczego mnie przyjmuje za syna, skoro jestem synem? Bo mimo, że zostałem stworzony na Jego obraz i podobieństwo, to przez mój osobisty grzech zerwałem te relacje. Tak jak syn marnotrawny, odszedłem z domu, spaliłem wszystkie mosty. To w tekście 15 rozdziale Łukasza nie jest dosłownie napisane, ale my, to było na rekolekcjach starszy syn marnotrawny. Kiedy młodszy odchodzi, on rezygnuje ze wszystkiego, co wiąże go z ojcem. Po prostu zrywa więzy z rodziną w sensie emocjonalnym, w sensie prawnym i przede wszystkim może w sensie społecznym. Kiedy wraca, nie ma gdzie wrócić, także dlatego, że ludzie go nie przyjmą. W tej wiosce czy w tym miasteczku, gdzie rzeczy dzieje, ludzie go wyśmieją, kiedy będzie chciał wrócić. Dla nich jest nikim. Stracił twarz, stracił imię w znaczeniu rodowe, stracił czy nazwisko, my byśmy powiedzieli. Więc może wrócić tylko dlatego, że ojciec go przyjmuje. I z nami stało się to samo. Przez nasz grzech Anulowaliśmy z naszej strony, z naszego punktu widzenia, na ile to było dla nas możliwe, anulowaliśmy to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Wyrzekliśmy się tego totalnie. Staliśmy się dziećmi diabła, jak mówi Pan Jezus yy, Żydom: yy, Ani nie jesteście dziećmi Abrahama, ani tam Mojżesza, ani dziećmi Boga. Sami wybraliście, wybierając grzech, żyjąc w grzechu przez lata, wybraliście. To, że nie jesteście dziećmi Bożymi, pozbawiliście się sami obietnicy, pozbawiliście się dziedzictwa przyszłości, więc Pan Bóg adoptuje nas na nowo, na nowo przyznaje nam status dziecka Bożego, synów i to jest niesamowite, to jest miłość podwójna, ponieważ Pan Bóg się sparzył yy, nami już, już Go oszukaliśmy. W raju i potem kontynuujemy to, a On po raz drugi wchodzi do tej samej rzeki, po raz drugi nas przyjmuje za dzieci. To jest w ogóle niewyobrażalne, to jest niesamowite. I, i, I jest to wielka dla nas radość i podstawa naszej nadziei, że Pan Bóg naprawdę tak głęboko nas kocha i przyjmuje nas do swojego domu, dając nas swoje nazwisko, dając nam wszystkie przywileje, wszystkie prawa, wszystkie obietnice i dziedzictwo czyli. Zapowiada, że jest miejsce w jego domu, w niebie, już dla nas, dla Ciebie jest ono przygotowane. No to dobrze, to kończymy w takim razie. Może mi się udało zdążyć, ale gdzie mam to pismo, święte? To mnie interesuje. 8 stycznia mamy rekolekcję Eucharystii na Zoomie. Można zapisać się na stronie rekolekcjefranciszkańskie.pl. I to chyba wszystko, tak sobie myślę. Bardzo dziękujemy za wszystkie. Wasze dobre słowa, za wszelkie modlitwy, za wszelkie wsparcie, też materialne, którego, które otrzymaliśmy od Was w zeszłym roku, w 2021. Bardzo, bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Wiele rzeczy, które robimy, robimy dlatego, że nam pomagacie. Jesteśmy w stanie to zrobić i i kontynuować, dlatego że otrzymujemy od Was wsparcie. Jeśli ktoś chce pomagać, no to modlić się wiadomo jak, kiedy, czyli zawsze, ale finansowo może nas wesprzeć na stronie franciszkanie.tv, tam są jakieś takie do klikania tego, albo jeśli ktoś chciałby użyć Paypala, to można zrobić też przez maila kontakt@franciszkanie.tv i już się wyłączam. Bardzo dziękuję. Pokój dobro.